co, wchodzimy po tej nieszczęsnej drabinie, której nie widziałam. Mamy ją. Ślepa kura. No ja coś czuję, że jeszcze nie koniec. No my mamy dopiero dwa klucze. Frodo? Jestem. No. Okej, okay, bo tak powiedziałeś coś i tak cię przyciszyło na samym końcu, Boże, może chyba znowu cię wywaliło, chyba bym mnie szlak trafił. Dobra, mamy konfiturę, ale powiem ci, że nie wiem jak na to patrzę, ja bym zarła takiego z nadmorza polskiego, no. Gofra z bitą. Gofra? Z, gofra, tak, zrozumiałem, gofra. No bo przecięło. Mhm, gofra, no, no, no. Gofera. Goferyra. Goferyra. I z owocami, a najlepiej z brzoskwinkami. No, to byłby dobry pomysł. To byłby miód na moje gardełko teraz. Taka bita śmietanka. Proszę się powstrzymać od negatywnych komentarzy. Nam chodzi naprawdę o gofra. Tak. I naprawdę o bitą śmietanę, no. Taką prawdziwą, ubitą. Ale nie, no, dobra. Nie brnę już w ten temat. Bo jeszcze się będę pogrążać. Swoich przemyślenia. Zrobiłem w domu, ale jakoś wyszły mi takie kapcie, wiesz? Nie wiem czemu. To jak bijesz śmietanę, to później jest kapać, nie wiem czy wiesz. Ale nie, chodzi mi o... A tu mówisz o cieście? W sensie, czy bitą śmietanę osobno? Po bitej śmietanie. A to nie, to ja mówię o cieście na ten, na gofra, to taki kapeć mi wyszedł. Mhm. Nie wiem co robić. Wchodzisz na to? No i weszłam tutaj na górę. I są jakieś klocki w podłodze. Pole. Pole, pole. Siabada, bada. No dobra, wchodzę na to. Pani się dzieje. Myślałem, że mnie zabije. Wiesz co, pewnie trzeba skakać w jakiejś określonej kombinacji. Coś czuję. W sensie na te. Na te... Patrzę sobie na ten sufit. No i? Ale on mi nic nie mówi. Kompletnie nic. Zagadki, słuchajcie. Miazga. Ale z gwiazdami, przepraszam bardzo, to nie było chyba trafił, bo mój strzał był od razu, że to będą cztery, tak jak no, na półkach. No, to akurat tak szacun. Czy coś może na półkach? Może mamy jakąś podpowiedź? Nie. No ewidentnie trzeba chyba skakać, tylko pytanie, tylko jak, gdzie, jaka kombinacja. No właśnie, i to jest to, że ja tutaj nic nie widzę. Ani w suficie, żebyśmy chociaż wiedzieli, wiesz. Wiem, wiem. No. A tu w poprzednim pomieszczeniu? No bo... Co to... Że znowu ta kładka? No ale nie, no co mi ta kładka? Nie wiem, skaczę co drugą. Wszystko. Ale to chyba bez sensu jest. Ale... Czekaj. To jest takie, jakby się dało tu wejść na górę, ale to musiałoby się... Wysunąć. Tak, wysunąć. Mhm. Tak, tak, to ja to widziałem w podłodze, no. Chyba, że czekaj, dookoła przejdę, bo tak to wygląda jakby... Nie. No a nie może wiem. Coś strzelić? Aha. Ja muszę na chwilkę cięcia. Okej, jesteśmy z powrotem, ale nie czailiśmy, no przynajmniej ja nie wyczaiłam. No nie, nie. Wiesz co, tak jeszcze patrzyłem sobie na górę, tam są te lampy i tak może wzdłuż tych lamp. Wzdłuż lamp? Ale ciężko jest je tutaj. No nie wiem, tam właśnie za tej krat tam są te lampy, jest jedno, ale nie wiem, czy to ma sens. Nie wiem, czym tutaj, jaką tu podpowiedź, czym się sugerować. Czy my tam na górze byliśmy ogólnie? Nie, no prawda? Nie, bo to będzie na pewno to, że to tutaj na to tam będzie trzeba wysunąć, wiesz o co chodzi. A może coś pominęliśmy? Nie. A jeszcze pod tym. No właśnie zobaczę. Idę też pod tym. Tak, dobra, jest. Jest. Pod tym, aha. Okay. Czyli to tu, tu, tu i tam. Trzy są. Cztery. Gdzie ty masz czwarte? Na końcu jeszcze w rogu. Co ty opowiadasz?
No zapisz, można to sobie zapisać. A to jest, było. Dobra. Masz? Tak, ja sobie w ogóle telefonem, słuchajcie, zrobię zdjęcie. Dobra, ja mam to. To ja było tego tu. Nie zapomnę, ja tego nie zapamiętam. Potem nie ma szans. Tu. Ja sobie zapisałem na kartce. Tu i tam w rogu na końcu. Tak? To nie jest uważane. No tak. No. Mam nadzieję, że to nie jest żadne lustrzane odbicie i tak dalej. Nie, nie, normalnie, tak jak leci. To jest dźwignia. To co? I... Tu? To nie jest jakiś skrót? Nie no, bez sensu taki trochę. Ale nie trzeba w kolejności żadnej. No w kolejności, tak jak wchodzisz do tego pomieszczenia. Aha, no to lipa. Pomóc ci? Masz? Wiesz co, jeszcze raz sobie, bo ja to inaczej zrobiłam. Jeszcze raz, tak. No. W takim razie, tak. Tu obok, później ten trzeci. Źle. Nie potrafię tego ogarnąć. No dobra, jak tu się wchodzi, nie? Jak no to jest od razu pierwszy po lewej. Nie ogarnię nie tego. Pierwszy po lewej, ale nie pierwszy, no. Drugi po lewej. Drugi po lewej. Aha, no to jeszcze raz w takim razie. Drugi po lewej, później no. Raz, dwa, trzy, czwarty później, ten w tym drugim rzędzie to czwarty po prawej, nie, skaczesz. No. Potem tutaj przechodzisz jakby no. Na ukos, nie? Mhm. I tam w rogu. I potem tam w rogu, na sam róg, w lewo. Dobra. Gitara, dziękuję ci bardzo. No. Włączę dalej stoper. I tu mamy tak, dźwignię, która zrobiła skrót i chyba wysunęła nam ten klocek, tak? Tak, dobra. I tam jest jeszcze jedna taka dźwignia. Dobra, już na razie pcham tą na ziemi taką drewnianą. Dobrze. No i słyszę, że ona ten klocek Tak, tak. Wysuwa. Chodzi na to, że my po prostu wdrapujemy się jakby tak stopniowo. Mhm, tak. Na szczyt, na szczyt tej wieży. Tej wieży, tak to. Dokładnie. Tak to wychodzi, nie? Mhm. Fajnie zrobione, że autor... Wiesz o co chodzi? Te kondygnacje... Chociaż nie, czekaj, bo tutaj jest... Tu jest skrzynia, słuchaj, z kolejnym kluczem od razu. Skrzynia z kluczem? No jak wejdziesz już na górę. I to jest biały kluczyk, czyli jeszcze zostaje nam ten, który jest w mgle. I to będzie zielony. Przepraszam. Aha, a ja myślałam, że jeszcze jakieś klucze tu na tych skrzyniach. Dobra, nie, 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 ja nie, skaczę nie. Jak głupia po tych skrzyniach. Ale ja jeszcze bym... No dobra, ale ja nie mam żadnej alternatywy już teraz. Odnośnie... Odnośnie w ogóle odnośnie wszystkiego. Tego klucza. Znaczy tak, mamy jeszcze ten woreczek z tymi... No niby tak. ...kamieniami, ale do czego to... No. To ja nie mam zielonego pojęcia. Do czego można by było użyć? Czy nie było żadnej jakiejś armaty czy czegoś po drodze? Nie. Ale w ogóle pisze, że to jest heavy sak. Heavy. Po co jest to dodane, że to jest ciężka sakiewka? A może teraz musimy zrobić... No wiem, o co ci położyć chodzi. Położyć to na wadze. No bo dlaczego jest dodane słowo heavy? No właśnie. Rozumiesz? Po co? Spróbuję dać to na wagę. Schodzę po tej drabinie znowu tam na... Dobra, dobra, ja też tam idę. No bo tutaj generalnie chyba już nic nie ma, nie? No nie. O ty kuźwa. Co się stało? Wypad. Okej, coś tam się rusza, widzę. Mhm. Chłopaki się, wiesz... Dobra, przynajmniej trzeba będzie jakąś apteczkę użyć. Ja już ja co chwila, znaczy może nie co chwila, ale używam w każdym razie, używam. A, może być tak. To coś się widocznie podziało. Coś się zadziało, czyli wiedzą, że tu jesteśmy. No ale ta waga to jakoś chyba raczej nie. Tutaj
Patrzę jeszcze. Ale zobaczę z tego, z ciekawości. No bo nie. To jest jeszcze to jedno takie pomieszczenie, wiesz? Bo ty mówiłeś, ja ciągle szłam nie do drabinki, tylko tutaj. To może w tamtym pomieszczeniu trzeba użyć coś. Poczekaj. Właśnie bo patrzę. Ja nie wiem, o którym pomieszczeniu mówisz. Też jak się tu wchodzi, tak? Tak, tak. I gdzie tutaj jest? Gdzie ty tu masz jakieś tu jest przejście? Wyjście, tu jest dźwignia. A tu? Ja nie zauważyłam wcześniej tej dźwigni. A jest tu coś, dobra. Jestem ślepa, ja tej dźwigni nie zauważyłam. A ja tutaj nawet nie byłam. To jest to pomieszczenie, tu gdzie zabieraliśmy klucz do wieży. O kurde. A tu są kamyki. A tu jest takie coś dziwne urządzenie, poczekaj. O, dobra, dobra. Tak, masz tutaj rację. Trzeba to wrzucić. A jest pod jakimś kątem? To nie, te kołowrotki takie? I teraz tą kładkę. Nie, takie... Weź przeskocz tutaj na drugi, naprzeciwko tutaj, gdzie są te beczułki. I jest takie... Ja nie wiem, no właśnie to jest. No właśnie o tym mówiłem. Ja myślałem, że to jest lina za kratą. A to dobrze, to jest tak, no nie, no po prostu rewelacja. Fajne, fajne. A ja myślę, a to o tym mówisz, że to jest lina za kratą. O tym mówiłem. A. Ty słyszysz? Co? Słyszę coś. No słyszałam, że chodzą te kołowrotki. Myślałam, że coś idzie do nas. Słyszałam się. Nie, no ja słyszałam kołowrotki. Co, ja taki puchliwy jestem. A to można przesunąć? Nie. Skrzyneczka jeszcze. A może tą? Też nie. Kuźwa, nie ma sekretów. No. No to słuchajcie, ładnie nam idzie. Dobywamy kolejny klucz i to jest ostatni. No czemu nie mogę tego... Uch! Dobra, mamy to. No i co, musimy się wrócić. Teraz na przez ten wychodzi. Portal w takim razie, tak? Tak, tam gdzie ten koń. Ja jeszcze sobie tu dookoła poskaczę. Boże, jaki jestem głupi. Spadłem na to. Ale ja też spadłam, bo trzeba było obejść dookoła tą skrzynkę, a jak kuźwa spadłam. Fajna lokacja, podobała mi się taka wieżyczka. No dobra, wróciłam do konika. Ja też. No, ale koniek. Dawaj koniek, mi tu. Koniek. Koniek, dawaj. Bo ja chcę jechać. Dobra. No dobra. Czyli... Schodzimy tam na dół. Tak. Shit. Żeby to nie był koniec customu, bo... Bo tak? się... Nie wiem. Jezus, tak zrobić... Jakbyś już tam wszedł no, i byłby koniec. By było. Żeby już? Koniec? Mam nadzieję, że nie. O Jezu. Gdzie jestem? Aha. Ja dopiero tutaj zleciałam na dół, do tych kluczy. No, ja też idę do niego dopiero. Dobra. Pierwszy. Całą brudną robotę musieliśmy wykonać. Gościu stoi czeka. No nie, czy, no, gotowa. Bieski. Ja już będę wkładać ostatni klucz, tylko sobie zapiszę. No dobra, otwarte. A gość dalej stoi. Już się w ogóle zaciął po tym wszystkim. Idziesz czy nie? Nie no, idzie.
jest jakiś kryształ. The Cherry Stone, finally. O co chodziło w ogóle w tej fabule? Jakiś kamień znaleźliśmy tam, tak, jakiś taki... Tak, bo musieliśmy zabrać ten kamień wcześniej niż jakaś tam sekta czy ktoś. Aha. No, Boże, no, ja już tego nie pamiętam. Pamiętam. Czekaj, bo on co on zrobi? No tak, ale i tak na razie go nie weźmiemy. No nie. Bo on idzie tu. Dobra. Nie no, teraz się otworzyło chyba. Nie, co się otworzyło? Coś się otworzyło? O kuźwa, znowu mnie tu teraz. Co się otworzyło? Czy może zejść na dół? Może zejdźmy na dół, co? Czy myśmy byli tam na dole? Nie, bo to... Nie, na pewno nie byliśmy. Tylko patrzę jeszcze tutaj, wiesz, dookoła się... To jest dźwięk, jakby się... Coś klopek... wysuwało. No dobra, tutaj... No dobra, ja schodzę na dół, tutaj jest... są skrzynie. Ciekawe, czy te skrzynie... No jestem też na dole. Wskakuję do wody. I znowu widzisz, tutaj też jest taki kołowrotek. Widziałam. Jakby trzeba było znowu uruchomić mechanizm, który otworzy nam tą klatkę, nie? No niby tak. Tutaj można łatwo coś przeoczyć. Coś w wodzie? No właśnie nie. I tutaj w jednym basenie i w drugim nie. No dobra. Ale to jest dalej jakieś takie przejście, widzisz? Gdzie są takie... Nie wiem, co to jest. I tu jest dźwignia. Jest, widzę. O, cutscenka. Fajna muzyczka. O! Serio? Nie, już koniec. No, wprawiliśmy to w ruch i to się pewnie teraz otworzy, tak? Tak. No. Ciekawie to wygląda. Tutaj można było sobie założyć na szyję. No. Znowu mnie drasły te... Co to są? A powiedz mi, jak ty wracasz na górę? No tu jest takie skrzynie są. No są skrzynie, no ale od nich nie doskoczysz. Jedna tam w rogu jest. Aha. Taka, gdzie można przyjść. A jest, dobra. Dobra, zabrała to. A on? On jeszcze... A on jej daje w czapę i to... Czekaj, bo on każe iść chyba w tamtą stronę. No, to gościu co? Tworzysz nam coś jeszcze? Mam to. Boję się, że on może być jakiś taki dziwny trochę, wiesz, na końcu. Wiem. Wiesz, co chodzi. Wszyscy tylko dobra. Wykorzystują Larę, nie? Tak, idę za nim. Ja też. W sumie to on by mógł otworzyć tutaj, tak? Czy nie? Co będziesz chciał? No tu. Dzięki. The end. Thanks for playing. No tak. Czekaj, i wiesz, że nie... Thanks for playing. Wiesz, że nie mamy żadnego sekretu? No nie mamy. Nie pamiętam... mówiłem. Trzy. Dobra. Trzy sekrety. Jeden z widzów, chyba Wicka, mówiła, że ostatnio przechodziła... Tak, Tak, też to widziałem, no. Przechodził ten custom i nie zdobył ani jednego sekretu, więc podzielamy umiejętności. Pozdrawiamy oczywiście. Tak. Nie jesteśmy jedyni. Stwierdzam, że musiało być bardzo dobrze ukryte. Masz cutscenkę? Mam. Wiesz co, taki króciutki, no nie? W sumie, aha, takie mam wrażenie, że króciutki, ogólnie króciutki. Fajnie dopracowany.
No mi się podobał. Podróżowanie między tymi portalami. No. Szału ogólnie nie było. No. Ale fajny, przyjemny. Czego ogólnie postawiłabym 8, ale za to, że taki krótki, to bym zaniżyła nawet na 7,5. No to ja tą 7 chciałem. Dobra, to ja 7 daję. To ja 7,5. Zawsze masz tą połóweczkę. Zawsze. Zawsze, ta sama ma zawsze połówkę. A jak jest połówka, to już jest dobrze. To już jest dobrze. Koniec, słuchajcie, 0. No ja mam, no 0 mamy. No nie, ja no jeszcze mam dalej cutscenkę. Mhm. Nie mam pojęcia, gdzie te sekrety. Nie wiem, nie wiem. Ale tak jak wspominaliśmy, fajny, przyjemny, mhm. Może być. Taki dla odmurzenia. Tak. Nie było zimowy. Nic o kupie. I to znaczy, że jest wszystko okej. No zobacz, tylko 2 godziny nam to zajęło. No, uporaliśmy się z tym. To co? Zapraszamy na kolejny kaston. Oczywiście, że tak, ale myślę, że już nie w zimowych klimatach. Tak, tak, tak. Będzie coś innego. Będzie coś innego. Może no w sumie coś... sami nie wiemy co, ale coś będzie. Coś będzie na pewno. Zobaczymy. Coś tam znajdziemy. No to dobrze, to do zobaczenia w następnym kastonie. Do zobaczonka. Pa, pa, kochani. Pa, pa.